Schab ze śliwką. Przygotowuję marynatę. Trzy ząbki czosnku przeciskam przez praskę. Dodaję pół łyżeczki czarnego pieprzu, jedną łyżeczkę słodkiej papryki, jedną łyżkę majeranku, jedną łyżeczkę soli, siedem łyżek oliwy z oliwek. Wszystko dokładnie mieszam i odstawiam na bok. Około 1 kg schabu bez kości myję. I osuszam papierowym ręcznikiem. Długim ostrym nożem przekuwam schab. A następnie nadziewam go 200 gramami suszonych śliwek. Następnie schab obwiązuje dokładnie bawełnianym sznureczkiem. Na patelni rozgrzewam łyżkę smalcu. W międzyczasie kładę schab na dużym kawałku folii aluminiowej i dokładnie nacieram go przygotowaną wcześniej marynatą. Opiekam schab kilka minut ze wszystkich stron. Przekładam schab ponownie na folię aluminiową i dokładnie go zawijam. Piekę jedną godzinę w nagrzanym do 200 stopni Celsjusza piekarniku. Po godzinie wyjmuję schab, rozcinam na górze folię aluminiową, a następnie piekę schab jeszcze 15 minut. Gotowe. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrybowania mojego kanału.